Wydawnictwo Osobliwe przedstawia antologię letnią W paprociach tańczące. Justyna Sosnowska, Niewolne pokoje. Odważnie weszli do hotelu i znaleźli się w rozległym przedsionku. Pokryty siecią pajęczyn żyrandol nieznacznie rozpraszał mrok. Pod butami wyczuwali miękką wykładzinę, przykrywającą kamienną podłogę. Na wprost nich znajdowała się słabo podświetlana szklana gablota, w całości wypełniona eksponatami. Zmieściły się w niej dwie zbroje, parę tarcz oraz kilkanaście mieczy, maczug, toporów i innych historycznych rodzajów broni. Na ścianach wisiały portrety. Każdy z nich przedstawiał ciemnowłosego, brodatego mężczyznę w stroju z danej epoki. Średniowiecze, renesans, barok. Zatrzymali się przed najbardziej współczesnym wizerunkiem, okraszonym tabliczką z podpisem Baron Klaus Reichenstein. Wygląda trochę jak Keanu Reeves, stwierdziła Izabela, przekrzywiając lekko głowę. Znów uderzył piorun, jakby bliżej nich. Przez ułamek sekundy w pomieszczeniu rozbłysło oślepiające światło. To Baron Reichenstein, wyjaśnił zachrypniętym głosem niski, przygarbiony człowiek, który pojawił się nie wiadomo skąd. Właściciel hotelu. Podskoczyli gwałtownie. Dziwny jegomość wyszczerzył się w karykaturalnym uśmiechu, a przez to, że lewe oko miał bardziej wyłupiaste od prawego, wyglądał dość osobliwie. Brzmi trochę jak Frankenstein, zauważył Rafał. Och nie, doktor Frankenstein to jego daleki kuzyn. Dzień dobry, w czym mogę państwu pomóc? Może po prostu powiedzmy, że się skupiliśmy, zaproponowała szeptem Alicja, a Marcin omal nie zabił jej wzrokiem. Nie zgubiliśmy się, zwiedzamy na własną rękę. Izabela z Alicją spojrzały na siebie i równocześnie przewróciły oczami. Rafał ograniczył się do ledwie widocznego pokręcenia głową. Trochę tu słabo z zasięgiem, podjął Marcin, ignorując nieprzyjemne, badawcze spojrzenie Wigora. Takie imię widniało na złotej plakietce pracownika hotelu. Chcielibyśmy skorzystać z telefonu. Oczywiście. Załas państwu pomogę. Zapłaszam do recepcji. Machnął wykrzywionymi palcami na łukowate przejście po prawej stronie. Pierwszy przez nie przeszedł, garbiąc się jeszcze bardziej, kulejąc na lewą nogę i ciągnąc za sobą nieproporcjonalnie długie ręce. Nastolatkowie spojrzeli po sobie niepewnie, ale podążyli za nim. Wnętrze recepcji również przypełniały historyczne pamiątki. Na ścianach wisiały herby, gobeliny, poroże jeleni, skrzyżowane szable i kilka szkieletów, które wyglądały bardzo realistycznie. O ladę stał oparty boj hotelowy. Wysoki i bardzo blady zdawał się martwy, a fioletowo-czarny uniform tylko to podkreślał. Wigor obszedł mężczyznę bez słowa i wspiął się na krzesełko, ale i tak ledwo wystawał zza pulpitu. Z donośnym stęknięciem położył na blacie olbrzymią, oprawioną w skórę księgę meldunkową. Coś w niej sprawdzał, gdy pod wpływem przeraźliwego huku drzwi omal nie spadł na ziemię. Monika Godlewska. Kawałek po kawałku. Szpital psychiatryczny w Tustin. Dr Kenneth Warren, ordynator oddziału ogólnopsychiatrycznego, z dnia 13 lipca 1953 roku. Szanowny panie Caldwell, pozwalam sobie napisać do pana, ponieważ minęły już 2 tygodnie, odkąd pani Caldwell została przyjęta na nasz oddział. Po takim czasie zazwyczaj informuję rodzinę pacjenta o jego adaptacji do warunków u nas panujących oraz nakreślam wstępne prognozy co do dalszego leczenia. Pani Caldwell wciąż nie zdołała przystosować się do tego, jak funkcjonuje nasz oddział, co przyjmuję ze smutkiem. Pani Caldwell przez cały czas nie przestrzega regulaminu oddziału, nie wykonuje poleceń oraz wykazuje skłonności do agresji. Obecnie od kilku dni przebywa w izolatce po tym, jak jeden z pracowników udaremnił jej próbę ucieczki poprzez lufcik w ubikacji. Informuję pana o tym incydencie, jednocześnie zawiadamiając, że pani Caldwell nic złego się nie stało. Dni odosobnienia skutecznie zduszą w niej wolę walki. Pani Caldwell wciąż powtarza, że ma dowody na pańską niewierność oraz na pańskie zbrodnie i wydaje się wierzyć we własne słowa.
Powtarza nazwiska kobiet, z którymi rzekomo łączą pana bliskie stosunki. Z przykrością muszę jednak poinformować pana, iż pani Caldwell reaguje agresją, kiedy tylko poruszam pański temat w trakcie terapii. W tym miejscu pozwolę sobie przedstawić niezrównane rozwiązanie, które pomoże zapanować panu nad zachowaniem małżonki. Zapewniam, że na naszym oddziale nieraz wykonywaliśmy ten zabieg i jest on całkowicie bezpieczny, a przy tym niebywale skuteczny. Proszę o rozważenie tego rozwiązania, gdyż uważam, że przyniesie on ulgę zarówno panu, jak i pani Caldwell. W razie pytań jestem do dyspozycji, a gdyby wątpił pan w skuteczność zabiegu, zapraszam do odwiedzin. Osobiście pokażę panu pacjentów po lobotomii, by na własne oczy przekonał się pan, jak zbawienne skutki niesie za sobą ta metoda. Z poważaniem. Ordynator dr Kenneth Warren. 2 lipca 1953 roku. Przedmieścia Tustin. Późne popołudnie. Clyde Caldwell nie czytał listów przed porą obiadu. To był jego zwyczaj. Do śniadania codzienna gazeta, do obiadu korespondencja. Wieści spod pióra pismaków dodawało mu energii na równi z kawą. Listy natomiast działały na niego usypiająco. Stanowiły preludium do poobiedniej drzemki. Wieczorem wychodził do ogródka. Zamykał się w przylegającej do ogrodzenia szopie za domem, tuż obok obrośniętego paprocią oczka wodnego. – Czy ty samodzielnie składasz tam Buicka? – pytał go czasami sąsiad Roy Aldridge. I obydwaj wybuchali śmiechem. Roy śmiał się szczerze, jak zawsze, bo zawsze traktował wszystko i wszystkich z jowialnością godną człowieka, któremu poszczęściło się w życiu. Kamila Śliwińska. Wszystko, na co cię stać. Serce zamiera mu na moment, kiedy widzi, że na schodach ktoś siedzi. Nie. Nie ktoś. Klara. Na kolanach ma laptop i zawzięcie stuka w klawiaturę. To zmarszczone czoło, skupienie na twarzy. Zna to doskonale. Widział ją taką setki razy. Tylko wtedy pisała w zeszytach. Zawsze śmiał się z jej dłoni poplamionych niebieskim tuszem, ale tak naprawdę to uwielbiał. Miała pasję, tak jak on. Dwie artystyczne dusze, które nie potrzebowały słów, żeby się porozumieć. Patrzy tak na nią kilka minut, ale ona go nie zauważa. Nie przeszkadza mu to jednak. Zawsze lubił ją obserwować podczas pisania. W końcu Klara uśmiecha się do siebie i z westchnieniem pełnym ulgi zamyka laptop. I wtedy go spostrzega. Kornelowi się wydaje, że gwałtownie wciągnęła powietrze. Jej wargi rozchyliły się lekko i mógłby przysiąc, że zadrżały. Trwają tak chwile w bezruchu, wpatrzeni w siebie, jakby czas się zatrzymał. Albo jakby oni cofnęli się w czasie. Chociaż to też nie pasuje, bo teraz jest im niezręcznie. Panuje między nimi dziwne napięcie, czego nigdy wcześniej nie doświadczyli. Pierwsza otrząsa się Klara. Odkłada laptop na schody i rusza do furtki. Powoli, niepewnie, jakby szła na spotkanie czemuś nieznanemu. Kornel? Wydobywa się z jej ust. Trochę bez sensu, bo i tak doskonale wie, że to on. Nie pomyliłaby go z nikim innym. Tylko oczy ma jakieś smutne. Klara! Cześć! Miło cię widzieć. Uśmiecha się nieśmiało, jakby z obawą. Zapada cisza. I to nie ta z tych przyjemnych. Kornel widzi, że Klara zupełnie nie wie, co robić. Wygląda jak speszona dziewczynka, którą na ulicy zagadnął nieznajomy. Widzę, że poszłaś z duchem czasu. Kornel wskazuje na laptop. Przynajmniej już tych palców nie będziesz miała poplamionych. Zaczepnie wygina wargi, choć nadal z niepewnością. Te słowa rozładowują napięcie. Oboje chichoczą krótko, a potem Klara otwiera furtkę i wpuszcza go na podwórko. Co tutaj robisz? Kornel rozchyla usta, ale zaraz je zamyka. No właśnie. Co on tutaj robi? Nie skłamałby, gdyby powiedział, że nogi same go tu przyprowadziły, ale tego wyznać nie może. Wybieram się nad rzeczkę. Wiesz, poszukać inspiracji i... Nie kończy, bo Klara patrzy na niego tak, jakby mu nie wierzyła i uśmiecha się pobłażliwie. Cholera. Zawsze wiedziała, kiedy kłamał. A prawdziwy powód? Kornel spuszcza głowę. Prawdziwy powód.
Sam nie wie. Tęsknota za rodzinną miejscowością? Raczej nie. Chęć odpoczynku od miasta i popularności? Być może. Tęsknota za spokojem? Raczej tak. Klara, na pewno. Wzdycha. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Wydaje mu się, że najbezpieczniej będzie się ulotnić, ale Klara bierze go pod ramię i prowadzi w kierunku schodów. Gdy na nich siada, poklepuje miejsce obok siebie i patrzy na niego wyczekująco. Kornel odkłada więc gitarę na trawę w cieniu rzucanym przez bujne paprocie, a potem opada ciężko na schodek. Vivienne Claret, pieczęć ciemności. Z całej siły wtulała się w płową szyję Nyla. Wiatr szastał jej peleryną na wszelkie strony, a gęste chmury raz po raz otulały drżące z zimna ciało. Niezależnie od tego, jak wiele czasu spędzała w przestworzach, nie potrafiła dostosować się do panujących w nich warunków. Za każdym razem przechodziły ją dreszcze. Palce niemiłosiernie jej kostniały, jedynie resztki silnej woli pozwalały Latyszy utrzymać się na zwierzęciu. To była walka o przetrwanie. Mogła albo krztusić się obezwładniającym bólem, albo spaść i w ten sposób zakończyć swój nędzny żywot. Po polikach spływały jej mroźne łzy, tak gęste, że zatrzymywały się w drobnych nierównościach skóry. Już niedaleko, jeszcze tylko trochę. Powtarzała sobie w myślach niczym mantrę. Tylko to utrzymywało ją przy życiu. Kiedy nareszcie znalazła w sobie siłę i odważyła się spojrzeć w dół, dostrzegła blade, niepozorne mury biblioteki wzniosłości. Gdyby tylko jej twarz nie zastygła w bolesnym bezruchu, najpewniej ozdobiłby ją w tamtym momencie szeroki uśmiech przepełniony ulgą. Nareszcie. Nail, musimy wylądować. Przekazała kompanowi poprzez wibrację. Wystarczyło, że otwartą dłonią dotknęła jego łusek, aby mogli się swobodnie komunikować. Wiem, pani. Dokąd mam się udać? Ponownie rozejrzała się po okolicy. W końcu dojrzała gęsty las, a pośrodku niego przepastną polanę. Wskazała ją palcem i szczelniej przygnęła do swojego kompana. Jeśli czegoś nienawidziła bardziej niż samego latania, to z pewnością powrotów na ziemię. Zacisnęła zęby i sprawnym ruchem zarzuciła kaptur na głowę. Choć silne podmuchy utrudniały utrzymanie go, Latysza uparcie się z nim mocowała. Tu, gdzie się znalazła, lepiej było, żeby nikt nie dostrzegł barwy jej włosów. Gdy zniżyli poziom, pod cielskim smoka zatańczyły paprocie. Ich liście wirowały dookoła, układając się w najróżniejsze kształty i figury. Rosnące pomiędzy nimi kwiaty przylaszczki ugięły się, przygniecione łapami zwierzęcia. Kiedy kobieta zsunęła się z grzbietu, poczuła niewysłowioną ulgę. Nie mogła ustać na nogach, wskutek czego po chwili runęła twarzą w soczystą połać zieleń. Zaciągnęła się rześkim powietrzem poranka i wtuliła w ziemię pokrytą rosą. Nie chcę przeszkadzać, pani, no ale chyba nie możesz sobie pozwolić na takie marnotrawienie czasu. Skomentował w pewnym momencie Nail, układając łeb na łapach. Latysza wywróciła oczami. Nie jestem w stanie się ruszać. Sapnęła. Mogę cię uleczyć? Zaproponował. Wiesz, że nie mogę pozbawiać cię energii. Podróż tutaj to wystarczające obciążenie, a czeka nas jeszcze droga powrotna. Zdążę zregenerować siły, zanim wypełnisz swą misję, pani. Mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. Przyszłam tutaj po jedną kartkę. Nie zamierzam szukać kłopotów. Doskonale wiesz, pani, że to nie ty odnajdujesz kłopoty. To kłopoty odnajdują ciebie, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Westchnęła głęboko z boleścią. Dobrze. Ulecz mnie, proszę. Smok uniósł łeb i dmuchnął ciepłym powietrzem w kierunku kobiety. Ta poczuła, jak rozszerzają jej się pęcherzyki w płucach, a ciało odżywa. Wstąpiła w nią nowa, niemożliwa do spożytkowania energia. Nic nie mogło równać się możliwości obcowania ze smokami, nawet jeśli pozostali członkowie bractwa uważali ją za niegodną ich potęgi. W końcu w jej wnętrzu gnieździła się prywatna magia. Wykorzystanie tej smoczej uznawano w tym wypadku za niemoralne. Z trudem podniosła się z ziemi i przetrwała miażdżące zawroty głowy. Choć słońce budziło się już do życia i opromieniało świat swoim blaskiem, Latysza szczelnie owinęła się burą pelerynu. Kiedy miała ją na sobie, o wiele sprawniej przemykała między kolejnymi drzewami i zdecydowanie szybciej odnajdywała upragniony, bezpieczny cień. Jej szata, jej druga skóra, pozwalała wtopić się w otoczenie,
zapewniała bezpieczeństwo. Uważaj na siebie. Usłyszała jeszcze, nim na dobre przepadła w leśnej gęstwinie. Później już zjednoczyła się z otoczeniem. Przesiąkła słodkim zapachem kwiatów i igliwia. Kołysała się do nieśmiałych pieśni ptaków, przeganiających resztki mroku i zlewała ze smukłymi konarami drzew. Przyświecał jej tylko jeden cel. Przedostać się do biblioteki bez informowania kogokolwiek o swojej obecności. Anna, czekaj. W pogoni za nieśmiertelnością. Straże! Ryknął generał. Jego dłoń pomknęła do pasa w poszukiwaniu głowicy miecza, lecz przecięła powietrze. Nikt nie miał przy sobie broni. Adwar oparł głowę na ręce wspartej łokciem o poręcz fotela. Żołnierze nie nadeszli i nie nadejdą. W drodze na posiedzenie rady nie widział strażników na wyznaczonych posterunkach. Wtedy, zajęty tkaniem z marzeń obrazu jego zwycięstwa nad Terawianem, nie przejął się ich nieobecnością. Cóż mogło mu grozić w jego własnym zamku? Któż mógłby chcieć go zabić? Adwar niemalże roześmiał się na tę niedorzeczną myśl. Sięgnął po dzwonek i stanowczo nim potrząsnął. Wyrządzony hałas skutecznie uspokoił radnych. Odgarnął włosy, wymykające się spod korony i odchylił głowę na oparcie krzesła. Spod lekko przymrużonych powiek zmierzył mężczyzn zebranych w pomieszczeniu. Jak na doświadczenie wpisane w ich nazwiska, nie zachowywali się zbyt rozważnie. W panującej ciszy nader wyraźnie rozebrzmiał odgłos zbliżających się kroków i szum ustawionych w donicach paproci tańczących na wietrze wpadającym przez otwarte okiennice. Adwar władczym gestem zatrzymał podwładnych na miejscach. Opanowanie monarchy nuciło kojącą pieśń, która wkrótce nakłoniła radnych do poddania się wygrywanej melodii. Musieli czekać. Na zgrzyt przekręcanego klucza w zamku Adwarowi ścierpła skóra na karku. Z trudem powstrzymał się przed wychyleniem w stronę wolno otwierających się drzwi. Położył dłonie płasko na podłokietnikach, przycisnął je do wypolerowanego drewna, by zmusić się do tkwienia w bezruchu. Do sali wszedł kapitan Legnar. Skarbnik wydał z siebie zduszony okrzyk, gdy sponiewierany mężczyzna z łoskotem runął na ziemię. Generał natychmiast pospieszył, by pomóc mu wstać, lecz Adwar nawet nie spojrzał na zmaltretowanego nieszczęśnika. Nie miał znaczenia. Nie miał znaczenia w obliczu postaci wyłaniającej się zza skrzydła drzwi. Niebieskie jak przejrzyste sklepienia oczy przybysza z zafascynowaniem rozejrzały się po sali. Nieznajomy beztrosko ominął bezwładne ciało kapitana i rozłożył szeroko ręce. Niechlujnie rozpięta koszula ukazała opalony, umięśniony tors chłopaka. Jednak to nie jego smukła sylwetka zaintrygowała Adwara, lecz czarne smugi dymu przelewające się przez bark niczym macki i spływające w kierunku ukoronowanej czaszki na środku piersi. Nie znał twarzy dzieciaka, ale znał ten tatuaż. Był opowieścią okrucieństwa i podłości, zapamiętale powtarzaną na całym wybrzeżu Zalerii. Był opowieścią o królu Terawianu, królu piratów. Adwar nie zdawał sobie sprawy, że rozchylił wargi ze zdumienia, dopóki nie otrzeźwił go wesoły śmiech intruza. Wiatr niosący zapach soli i wody odgarnął kasztanowe włosy z młodzieńczego oblicza mężczyzny, gdy ten raźnym krokiem przemierzał pomieszczenie. Upierścienionymi palcami dotykał wyłożonych na regale przedmiotów, upamiętniających zwycięstwo Adwara. Mruczał z uznaniem, jakby wyceniał ich wartość. Zatrzymał się przed zakurzoną półką, przekrzywił lekko głowę, komicznie zmarszczył brwi i podrapał się po porośniętym krótkim zarostem podbródku. Wreszcie radośnie przyklasnął w dłonie, zerwał koronę ze skroni Adwara i odłożył ją na puste miejsce na szafce. Jego bezczelność wyrwała generała z otępienia. Straże! Krzyknął, ale podobnie jak poprzednio, do pomieszczenia nie przybiegł żaden żołnierz. Kim jesteś, że śmiesz znieważać swojego króla? Przybysz parsknął śmiechem. Pobłażliwie spojrzał na władcę Zalerii, jak gdyby nie dowierzał, że otaczał się takimi durniami. Niebywałe. Jak mydło może odmienić człowieka? Wygładził rękawy długiego, czernego płaszcza. Od teraz, zamiast złota, rozkażę kraść wam mydła. Przytknął skrawek materiału do nosa i głośno zaciągnął się zapachem tkaniny. A jeśli nie wiesz, jak mnie nazwać, możesz zwać mnie królem świata.